Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, dobre pytanie, którędy idziemy do Montery, ponieważ do Montery bym chciała zmierzać. Wypadałoby iść tą krótszą drogą, a zarazem tą dłuższą? I to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że jednak zdecydujemy się na tą dłuższą drogę. To powinno być troszeczkę lepsze jednak rozwiązanie. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tutaj od razu kamienne korzonki warto by było zebrać. Potrzebujemy ich 20. Więc to jest rzecz potrzebna. Od razu topielec. Ja znowu widzę, że zrobiłam błąd i myszkę powinnam mieć schowaną pod szufladą w biurku, bo wtedy nie słychać tak bardzo tego klikania i nie jest ono aż takie denerwujące. No, muszę się rozgadać, bo nie gadałam już przez dłuższy czas. Troszeczkę się już tak zdystansowałam, wzięłam kąpiel, już jestem taka, wiecie, gotowa w sumie do spania, ale pomyślałam sobie, że fajnie by było jeszcze nagrać dla was jakiś film, a niekoniecznie tutaj, nie wiem, iść jeszcze, a raczej już spać. I mogę być taka troszeczkę nie taka jak trzeba. Czy ja wpadam pod wodę? Okej. Pierwszy raz widzę takiego baga w grze. Wyjdę? To było bardzo dziwne. To nie jest tak, że ten topielec teraz wpadł pod wodę? Nie wiem. Możliwe. Kurczę, niedobrze. Chyba tak jest, wiecie? Albo to był ten topielec? Kurde, nie wiem. To się stało tak szybko, że nawet nie zauważyłam. Dobra, to mogę pozbierać. Mamy metalowy kufer. Pora się zapisać, żeby nie popełnić żadnego większego błędu. O, nareszcie jakieś miksturki lecznicze. To sobie damy pod siódemkę. Mogą się przydać. Nie wiem, czy będzie więcej do pokonania tutaj topielcy. Możliwe, że już nie będzie, przynajmniej po tej stronie. Ale mogą być po drugiej. Dobra, tych kamiennych korzeni miało być 20. Ja nie chcę zbierać więcej, bo potem tego się nawet sprzedać nie da. 14, dobra, to jeszcze 6. A po tych to nam zostanie jeszcze tylko 2. Dobra, to wiecie co? Może się wrócimy. Ten kawałeczek i przejdziemy tam ścieżką normalnie. Bo tam są chyba jacyś przeciwnicy też po drodze, typu jakieś krwiopijce. I wypadałoby tego nie zostawiać. Czy ja wyszłam bezpośrednio na taką krwiopijcę? Nie, one są na szczęście tam dalej. To mi troszeczkę ułatwia sprawę. Tak, tam są dalej. Dobra, upewniamy się. Zostały nam 2. I dziękuję bardzo, nie potrzebuję już więcej. Czy ja ciebie trafię stąd? A, ty jesteś niżej. Serio? Ty paskudo, możesz przestać spacerować? Nie, 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 nie potykaj się. Nie, 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 nie. Nie. Jeszcze czego?
Jeszcze tego mi brakowało, Holender. Dobra, wybijamy. Serio jeszcze? No dobrze. O, ciebie już nie zbieram. Tam jeszcze są chyba krwiopijce dalej, z tego co mi się coś kojarzy. Ale tutaj, z tego co pamiętam, jest jeszcze cieniostwór do ubicia. A no jest, śpi sobie tutaj. I pilnuje kuferka. Aha. To było dosyć dziwne. Już myślałam, że umarłam, jeżeli mam być szczera. Przyda się w takim razie mikstura jednak. No, dzisiaj można powiedzieć troszeczkę zwiedzania ciąg dalszy, ale nie na taką skalę, jak to było w tamtym odcinku zeszłym. Jak zgubiliśmy się aż tam gdzieś w skałach. No to nie będzie aż na taką skalę, wydaje mi się. Tutaj też są korzonki, które można jeszcze znaleźć. Ale ja tutaj raczej przechodzę się dla roślinek. No i ogółem to miejsce wygląda dosyć ciekawie. Tam da się wejść na górę, z tego co pamiętam. Ale ja nie potrzebuję się tam wspinać i nie chcę tego robić. Więc nie będziemy tego robić. Zardzewiały topór. Wezmę, bo to można sprzedać. I co? Idziemy w takim razie dalej. Przed nami dłuższa droga. Oj, nie trafiłam. No serio? Dobra, widzę, że poczekałeś, aż wyciągnę broń. Takich przeciwników się szanuje. Ja zawsze zauważam jedną rzecz, jak tędy idę, to znaczy w pewnym momencie nie ma aż tylu przeciwników, ile mogłoby się wydawać. Co prawda tutaj się zaczynają właśnie już takie dziki i tego typu sprawy. O, trafiłam nawet. Trochę inaczej. Tak wiecie. Ciekawiej. O, trafiłam. Myślałam, że nie trafię. Ale zwód wykonał. Okej, nawet jeszcze mnie nie trafił. Dobrze. Takie rzeczy to się szanuje. Tutaj musimy dosyć ostrożnie, bo z tego co pamiętam, tu się kręcą rozpruwacze i bardzo łatwo na nie wpaść i sobie zrobić krzywdę. Tutaj była kiedyś jakaś osada, podejrzewam. Nawet nie wiem, czy nie będziemy o tym za chwilę być może słyszeć czegoś więcej. Tam po drugiej stronie głównie. Tutaj też w ogóle się zapowiada, że można na górę normalnie, swobodnie sobie wejść. I tu może coś być. Czy to jest Dragrot? Tak jest! To mnie zaskoczyli. Tutaj już są te wilki. Dobra, ten wilk to mi się przyda... Chociaż nie, ja już mogę się go pozbyć w sumie teraz. Robi się coraz gorzej. Chociaż nie wiem, czy ich tu nie było więcej. Chyba nie. No i proszę, mamy nawet szczaw królewski. Dobrze.
I teraz tak, tam jest jakiś ścierwojad. Kolejny wilczek. Ale noga mi się to nie podoba. Ja się, wiecie, troszeczkę pobawię w myśliwego teraz. Oj, nie trafiłam. Aj. Nie chciałam tak. Tutaj warto trochę pospacerować, bo są i fajne roślinki. I będą też zaraz jakieś kuferki. Gońc leśni, tak wiem. Tylko, że to nie jest cała atrakcja tego miejsca. O, jest rozpruwacz. Tylko, że ich jest trochę więcej tutaj. I ja się boję, że jak będę strzelać do jednego, to przyjdzie też drugi. I tak może być chyba. Może mnie nie udziabie. Chociaż ja już czuję, że dostanę zaraz. Tak jest. Tylko myślałam, że będzie gorzej gryzł. Tam powinien być drugi za chwilę. Jak będę już po tych rozpruwaczach, to użyjemy sobie miksturki. Tutaj ile roślin po tej stronie? Skąd ten dzik przyszedł? Tu jeszcze była roślina do many. No i właśnie tutaj są takie, wiecie, jaskinki, można powiedzieć. Myślałam, że stara skrzynia, bo kurczę, tak wyglądała tajemniczo. Niestety to tylko metalowy kufer. Dobra. Tutaj jeszcze jeden rozpruwacz powinien być. Znaczy, wiecie, nie żebym jakoś bardzo chciała, no nie? No, ale wiem, że takowy tutaj będzie. Albo i nie? Nie ma tutaj? Nie ma. Byłam pewna, że były tutaj dwa. Ale chyba jednak był tylko jeden. Dobra, no to chyba już więcej ich tutaj nie będzie w takim razie. Wypijmy sobie eliksir, który nam pomoże się z tego wyleczyć. No i może pogadajmy z tymi druidami, co oni w ogóle tutaj robią. Rozmawiając z Porganem, lepiej okaż mu szacunek, albo będziesz miał do czynienia ze mną. Kim jesteś? Jestem gońcem leśnym i instruktorem sztuk walki. Nazywam się Arakos. Jestem osobistym strażnikiem druida Porgana, więc lepiej uważaj, jasne? Nauczysz mnie swojego stylu walki? Nie zrobię tego, dopóki cię lepiej nie poznam, nieznajomy. Skąd mam wiedzieć, że nie użyjesz swoich nowych umiejętności, żeby zaatakować mnie? Co to za miejsce? To miejsce pełne bólu i rozpaczy. Ta dolina była kiedyś największą wsią gońców leśnych z Myrtany. Ludzie nadciągali zewsząd, aby nasz druid Porgan położył na nich swoje uzdrawiające dłonie. Co tu się stało? Orkowie zniszczyli naszą wioskę i zagrabili wszystko, co tylko zdołali. Jestem jednym z niewielu, którzy przeżyli pogrom. Przeklęci niech będą wszyscy, którzy sieją zniszczenie przy pomocy roślin i stworzeń Adanosa. Gdzie są orkowie, którzy to zrobili? Powrócili do wielkich miast Myrtany. Tam ich nie dopadniemy. Zostawili tylko niewielki patrol na północy, żeby nas obserwował. Toczycie wojnę z orkami? My, gońcy, jesteśmy spokojnym ludem. Naszym zadaniem jest służyć druidom i chronić ich. Ale ci przeklęci orkowie przyszli tu z wyciągniętymi mieczami. Odbieramy tylko to, co nam się należy. Nic więcej, nic mniej. Rozumiem. Dobra, to zaraz może się przejdziemy. Tylko najpierw do Porgana może bym przyszła.
Niech cię Adanos chroni. Czym mogę ci służyć, wędrowcze? Możesz mnie uleczyć? Mogę, wędrowcze. Podejdź do mego ognia, a złagodzę twój ból. Uleczmy ranę. Niech światło Adanosa rozjaśni to ciało. Jezu, zapomniałam o tych jego łokciach. O Boże. To chyba ty tu dowodzisz. Żadnym władcą nie jestem. Moje dzieci, gońcy leśni, towarzyszą mi z własnej, nieprzymuszonej woli, wędrowcze. Jestem obrońcą stworzenia. Druidzi tacy jak ja strzegą świata i jego natury. Czerpiemy swą moc z siły stworzeń Adanosa. Dobra, tu mnie możesz uczyć. Jaka istota jest źródłem twej mocy? Mój kamień druidów posiada moc dzika. Niestety, ukradli go orkowie, wędrowcze. Bardzo niepokoi mnie świadomość, że spoczywa w rękach tych głupich istot. Okej, czyli musimy odzyskać kamień druida. No dobrze. No to Arktos, to chodźmy. Zajmijmy się tym patrolem orków. O niczym innym nie marzę, ale nie wiem, czy jesteśmy wystarczająco silni. Nie bój się, damy radę. No dobrze. Wygląda na to, że wiesz, o czym mówisz. Jestem gotów. Za mną! Za Porgana! Dobra. Więcej tych zadań mi dajcie. Żartujesz sobie? Na więcej części to rozłóżcie. Dobra, dobra, no idę już za tobą, idę. Ojej. Te cholerne bestie są wszędzie. No widzę tą moc dzika, tylko że problem jest taki, że on ma kamień rozpurwacza chyba, a nie dzika i... Pokazałeś mu. Masz. Był tobie chyba... już podziękujemy, paskudo. Jakiś błąd w tym wypadku w tłumaczeniu. Dużo roślinek do życia. Dobra, dobra, weź poczekaj, bo ja nie mam full HP i ja nie chcę tutaj ryzykować utraty życia. Tych bestii jest więcej. Dobra, bo zaraz będzie ten patrol. Tobie już podziękujemy, paskudo. Paskudo. Fajnie, że wiecie, oni tak lubią te zwierzątka, w ogóle no moc dzika, coś tam. Po czym pierwsze lepsze zwierzę, a masz paskudo. Dobra, zbliżamy się do patrolu. Będziesz krwawić. Porąbię cię na kawałki. Dobra, bo tu jest już silniejsi są, bo to wojownicy. Ale co z tego? Tamten chyba sobie poradzi, nie? To nie był jakiś kosmos. Pokaż słabo może? No dobra. Orkowie to stworzenia Adanosa, podobnie jak ty i ja. Powinniśmy się nawzajem szanować, a nie występować przeciwko sobie. Patrol orków należy już do przeszłości. Dziękuję za pomoc, nieznajomy. Proszę, weź to. Niechaj światło Adanosa oświetli każdą twoją ścieżkę. Moglibyśmy też trochę potrenować, jeśli masz ochotę. Dobra, no dziękuję. Dostałam nowy poziom. W sumie może być. Tutaj będzie sporo miejsc jeszcze do zwiedzania w sumie. Ach, tutaj są zębacze. Tędy byśmy mogli się do Trellis dostać, jakbyśmy chcieli. W sumie. Tak, to prawda właśnie. Tędy do Trellis jest naprawdę dobra droga, żeby iść. Jakbym chciała.
A co za tym idzie, można by było się udać do Geldern. Tylko że w Geldern to my się niewiele dowiemy od tamtych tak naprawdę szamanów. Oni tam, wiecie, w sumie nie mają jakiegoś dużego pojęcia o tym wszystkim. Mi się wydawało, że tu będzie jeszcze jakiś dzik. Tobie już podziękujemy, pasku. Dobra, jakaś dzika jagódka. Tutaj mogłyby być jakieś fajne rośliny pochowane. Niestety nie. O, a jednak. Dobra, wróciliśmy już tak naprawdę do punktu wyjścia. Przy okazji u Porgana się będziemy mogli przespać, żeby był nowy dzień. Jak dla mnie w sumie fajnie. Cóż, no to mamy problem. Myślałam, że Porgan już poszedł spać. Pomyśl o tym. Znalazłem twój kamień druidów. Dziękuję ci, wędrowcze. Widzę jednak, że jest blady i pozbawiony mocy. Jeśli ma odzyskać swą dawną potęgę, będę musiał go ponownie naładować. Możesz ponownie naładować kamień druidów? Owszem. Niestety brakuje mi niezbędnych składników do przeprowadzenia tego procesu. Zwróciłeś mi kamień, wędrowcze. Jeśli pomożesz mi go ponownie naładować, podzielę się z tobą mocą. Pomogę ci w poszukiwaniu składników. Dobrze. Potrzebuję 20 kamiennych korzeni. Rosną wyłącznie w miejscach bardzo wilgotnych. Znajdziesz je tylko w pobliżu koryt rzek. Powodzenia. Masz twoje kamienne korzenie. Dobra robota, wędrowcze. Teraz mogę ponownie naładować kamień druidów. W zamian za twoją pomoc podzielę się z tobą mocą. Weź mój kamień druidów. Pilnuj go lepiej, niż ja bym mógł. Dobra. Uleczmy rany. Niech światło Adanosa rozjaśni to ciało. Boże, nie mogę z tymi jego łokciami. Dzięki serdeczne. Chociaż niepotrzebnie, bo idę i tak spać. Boże, jakie to było głupie z mojej strony. Wybacz, że kazałam ci się leczyć bez sensu. No i właśnie to jest ten błąd, o którym mówiłam, bo prawda jest taka, że to jest kamień rozpruwacza, a oni mówią dzika i to jest po prostu błąd. No, bywa i tak. No to co, idziemy dalej wzdłuż ścieżki. Tak naprawdę już jesteśmy w miarę blisko, myślę. W ogóle jak my stoimy z ilością skór wilków? Oczywiście zwykłych. Mamy 12. Będę potrzebowała 20, żeby oddać później tam faring na zamku. Co prawda nie braliśmy tam jeszcze żadnych zadań, ale to tak na przyszłość by było dobrze pamiętać, że tam będzie 20 skór potrzebne. Zastanawiam się, czy w monterze będę chciała robić zadania. Czy niekoniecznie. Czy jeszcze poczekać z tym? Dobra, czy tutaj będą dalej jakieś dziki? No właśnie, i tutaj na dole jest Dotrelis właśnie. Znaczek. Czyli z Montery fajnie by było iść ewentualnie do Trelis, jako do kolejnego takiego miasta właśnie orków. Nie byłoby to głupie. Serio, dostałam? Ale bieda. O, już dawno ziółek nie widziałam leczniczych. Przestraszyłam się, bo patrzyłam, co tam jest w oddali.
Tam jest kolejny dzik. Jeszcze jeden. Czy to jest ta jaskinia, o której myślę? Chyba, że to trochę... No, możliwe. No, i chyba tak jest. Jesteśmy już przy buntownikach chyba z Nemory. Chociaż nie. O, mniej więcej w okolicy, bo to tak wszystko tutaj jest tak naprawdę, wiecie, takie, że to, wiecie, chodzi się tak naprawdę i wszystko się ze sobą wiąże. Miesza. Tutaj bym zerknęła, czy czegoś ciekawego nie będzie dla nas. Zapowiada się, że w teorii nie będzie. Coś mnie atakuje. Jak ty przelazłeś, przepraszam? Nie mam pojęcia. Chyba nie mnie to oceniać. Okej, okay, alko jagódka też się przyda. Tutaj chyba by wypadało coś. Czy to jest ta złota szkatułka? Tak, należy do Basira. To będziemy mieli już na zadanie do wykonania. Czy tutaj zawsze nie było mniej tych buntowników? Możliwe. Teraz jest cała oblężona buntownikami. Można chyba tak powiedzieć. Dobra, no może się dowiemy, co tutaj robią. Za króla. Bardzoś odważny. Co masz na myśli? Długo nie pożyjesz z takim nastawieniem, nie przy tych wszystkich okupujących ten obszar orkach. I tak można nas, buntowników, rozpoznać z daleka. Powinieneś traktować nas z większym szacunkiem. Inaczej skończysz jak ci pustynni kupcy. O jakich to kupcach mówisz? Jeśli podążysz drogą na zachód, to będziesz mógł zobaczyć pozostałości ich towarów. Okradliśmy ich i przepędziliśmy. Normalnie jestem dumna. Okradliście pustynnych kupców? I to jak? Zanim jednak zaczniesz kombinować, wszystko zabraliśmy już do Okary. Gdzie oni teraz są? Pognali aż do Montery. Lepiej, żeby tam zostali. Powiedz mi coś więcej o Okarze. Szybko się o niej dowiesz. Co tu robisz? Czekam na informacje od naszego człowieka z Montery. Waszego człowieka? Mamy szpiega wśród najemników. Miał dać nam znać, kiedy nadejdzie właściwy moment na rozpoczęcie rewolucji. Wiecie co, bardzo mi się podoba, że oni się tym ze mną dzielą. Opowiesz mi więcej o waszym szpiegu wśród najemników? Myślisz, że jak mnie nie zabiłeś, to od razu ci zaufam? To byłoby zbyt proste. Chcę się do was przyłączyć. Udowodnij to. Od kilku dni jeden z tych durnych najemników kręci się przy naszym miejscu spotkań. Utrudnia nam wzajemną komunikację. Niech sobie pójdzie. A gdzie jest wasze miejsce spotkań? Na wzgórzu, na południe od Montery. Stoi tam stara, zrujnowana wieża. Dobra. A takie mam pytanko. Jak ja bym chciała pójść tędy, to gdzie zajdę? Dobrze, zajdę. Właśnie przyjdę od tej strony.
głównej, od której chyba chciała mi tak przyjść. A nie od tej bocznej, tylnej. To nawet lepiej tędy przyjść. Tutaj chyba już nie będzie żadnych dzikich zwierząt w okolicy. Miałam powiedzieć, że nawet ani rośliny nie ma, ale chociaż jest coś takiego małego. W ogóle nie używam tej telekinezy, muszę sprawdzić, jaki ona ma zasięg. Bo tu jest na przykład ziele pancerza, co nie? Okej. Dobra, zasięg jest mniej więcej taki... No nie jest to zasięg z Gothica 1, to jestem w stanie stwierdzić na pierwszy rzut oka. Okej, mamy jakąś farmę. Jest kolejny szczawik królewski. Super. Tam wygląda, jakbym mogła wejść, ale pewnie skończyłoby się to głupio dla mnie. Podobne jak mamy butelkę, to możemy krowę wydoić. Tylko nie wiem, w którym patchu to działa, ale pewnie skoro mamy wygrane najnowsze, to pewnie już to tutaj działa. A czy ja potrzebuję? Chyba nie. Kto tutaj rządzi? Przepraszam bardzo. Denis, cześć. To twoja zagroda? Jestem tu szefem, jeśli ci o to chodzi. Pilnuję, żeby w zagrodzie wszystko działało jak należy. Szukam pracy. Świetnie, mam coś dla ciebie. Moi ludzie są zbyt głupi, aby się tym zająć. Ostatnio w okolicy pojawiło się stado wygłodniałych wilków. Zakradają się nocą do zagrody i pożerają zwierzęta. Sporo bym zapłacił, gdybyś się ich dla mnie pozbył. Zajmę się wilkami. Jeszcze jedno. Te bestie są cholernie sprytne. Muszą się gdzieś ukrywać za dnia. Nie złapiesz ich na otwartej przestrzeni. Pewnie siedzą w jakiejś jaskini w pobliżu Montery. To tylko wilk. Zaufaj mi. Znajdę je. Mam taką nadzieję. Nie masz nic do roboty? Dobra, to jest całe zadanie, które dla mnie masz. No dobra, no. Nie będę narzekać. Może lepiej nie zwalać. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Tutaj jeszcze są ludzie, z którymi mogłabym chyba pogadać. Wątpię, czy masz rację. Czy to nie było na tej farmie? Nie, no było chyba. Robi się coraz gorzej. Tylko nikogo tutaj nie widzę i mnie to trochę niepokoi. Jasne, czemu nie? Jasne, mimo wszystko. O, tutaj jesteście. Jasne. Tu. Witajcie, panowie. Ja nigdy wcześniej z nimi nie gadałam, zanim dostałam zadanie związanego z nimi. Nie zamierzasz mnie chyba wysłać z powrotem do miasta. Zapomnij, zostaję tu na farmie. Praca na farmie wcale nie jest taka zła. Szczególnie jak sobie pomyślę o tych biedakach na wykopaliskach. Okej, no nie mogę z nimi gadać, bo nie mam z nimi żadnego, nie wiem, zadania, niczego. No brzmi to dosyć logicznie. Trellis? Gota, no właśnie. Dzień dobry. Mogę wejść tak swobodnie? Dobra, no mieliśmy się udać do Marika. No to chyba nie będzie trudne, bo Marik powinien stać... No jak na złość nie stoi teraz tutaj, tylko tam dalej. Ale ta chatka mi się przyda. Nie bij mnie, proszę. Co tu robisz? Odpoczywam sobie trochę w tej chacie. I tak nikt jej nie używa. Ale chyba lepiej wrócę już do pracy. No teraz ja mogę sobie tą chatę ogarnąć. I możemy tutaj spać i w ogóle wszystko robić. Tak to już jest. Tylko nie wiem, czy mogę sobie tak wszystko luzem zabierać. Chociaż wiadomo, że i tak zabieram. Szczególnie, że zebraliśmy właśnie teleporter. Czemu graby są pod stołem? No właśnie, tu mi jeszcze łopata mignęła, tak mi się wydawało. Dobra, no. Mnie interesuje tutaj Marik. Witam cię serdecznie. Zgubiłeś się? Kim jesteś?
Nazywam się Marik. Jestem przywódcą i trenerem najemników w Monterze. Jeśli będziesz się tu awanturować, odpowiedzialność spadnie na mnie. A tego byś nie chciał. Jasne? Kazał mi się do ciebie zgłosić dość niesympatyczny najemnik, niejaki Domenik. A tak, kazał ci tu przyjść? Aha, no i przyszedłeś. Zakładam, że strażnicy nie bez powodu stoją przy bramie zamkowej. O nie, nawet nie próbuj wejść na dziedziniec zamkowy. Orkowie zaatakują każdego obcego, którego tam znajdą. Jak to? Jeśli chcesz, żeby cię zaakceptowali, musisz się zasłużyć dla miasta. Tylko wtedy będziesz mógł swobodnie poruszać się między nimi i rozmawiać z ich przywódcą. Brzmi znajomo. Dokładnie. Masz dla mnie coś do roboty? Tu w Monterze zawsze się znajdzie zajęcie dla najemnika. Ale dla ciebie mam bardzo szczególne zadanie. Prawie nikt cię tu nie zna, to ci daje sporą przewagę. To znaczy? Mogę cię wykorzystać przeciwko moim ludziom, a oni się nie zorientują. Nie ufasz własnym ludziom? Czemu jesteś taki zaskoczony? Rozejrzyj się dookoła. Ci kretyni myślą tylko o własnym zysku. Gdybyśmy trochę bliżej współpracowali z orkami, lepiej by się nam wiodło w Myrtanie. Rozumiem. Chcesz, żebym został twoim szpiegiem? Daj spokój. Uważasz, że to poniżej twojej godności? Właściwie to chyba nie masz wyboru. Dobrze. Będę dla ciebie pracować. Mądra decyzja. Więc nie traćmy czasu. Dobrze. Na czym dokładnie ma polegać moje zadanie? Ostatnio w Monterze i na farmach dzieją się dziwne rzeczy. Kradzieże zbiorów, ucieczki niewolników, najazdy i tak dalej. To wszystko śmierdzi mi buntownikami i zdradą. Chcę, żebyś sprawdził, kto z moich ludzi jest godny zaufania, a kto nie. Oprócz złota zdobędziesz też sławę. No i nauczę cię walczyć. Będę w swojej chacie, przy zachodnim wejściu do miasta. Co do najemników? Ten śmierdzący leń wciąż jest mi winien daninę ze swojej farmy. Powiedz mu, żeby zapłacił. Albo inaczej z nim pogadam, jasne? Dobra. Jak mam sprawdzić lojalność twoich ludzi? Nie wiem. Rozmawiaj z nimi, pracuj dla nich, nawiąż przyjaźnie. Jak to zrobisz? To nie twoje zmartwienie. Zrozumiałem. Zobaczę, co się da zrobić. Co z chatą w pobliżu twojego domu? Mówisz o tej starej ruderze? A weź ją sobie, jeśli chcesz. Stoi pusta od niepamiętnych czasów. Dobra. O Jezu, zaczyna mi się już ziewać, to znaczy, że jak skończę odcinek, to lecę spać. No i co, jesteśmy w Monterze, kolejne miasto opanowane przez orków. Tym razem zauważyłam, i to jest bardzo ważna rzecz, że nie mamy kwestii o Xardasie w ogóle. To akurat twórcy widzę przewidzieli, że ktoś może przyjść do Montery później. Jak mogę ci pomóc? Świeża woda, nowe narzędzia, nieużywane pochodnie? Dopóki płacisz szczerym złotem, mogę ci załatwić wszystko, co tylko zechcesz, nieznajomy. Pokaż, co masz. Jasne, powiedz tylko, czego ci trzeba. Pokaż mi swoje towary. O, ty masz dużo wytrychów i miksturek. Dawaj mi wszystko, co masz. Teraz jest świetnie. Przydałoby się znowu zadysponować jakoś te punkty, umiejętności. Zęby, szpony i rogi by mi się przydało nauczyć. I nie wiem. W teorii moglibyśmy w duży oręż zainwestować też punkty, ewentualnie w ciężką kuszę. W sumie to moglibyśmy zrobić. Bo ja, żeby założyć te kusze, no to mam wymaganą liczbę siły, tylko nie mam tutaj, no, umiejętności. Także pójście do Marika i nauczenie się ciężkiej kuszy to nie byłaby głupota. Nauczysz mnie walki? Pokaż mi, jak strzelać z ciężkiej kuszy.
Trzymaj kuszę za kolbę. Przyciśnij ją do ramienia, żeby zmniejszyć drżenie ręki. Przez pierwsze kilka dni będziesz się czuł, jakby ręka miała ci odpaść. Ale po tygodniu twoje ramię będzie jak skała. Wyceluj i strzel. To wszystko. Dobra, dziękuję ci bardzo. I teraz możemy założyć nawet i tą kuszę. Kusza wygląda dużo lepiej. Dobra, jakichś pierścionków lepszych? No nie mam, mam wszystko takie, jakie mam, no cóż. Czy tutaj w monterze była gdzieś ciężka skrzynia? To jest bardzo dobre pytanie. Ale w sumie z takich zadań na monterę, to teraz mamy tego trochę. Nakłoń najemnika do opuszczenia miejsca spotkania. To moglibyśmy jeszcze zrobić. Chociaż najbardziej bym chciała tego Dominika zamknąć. Tylko, że żeby to zrobić, to troszeczkę bym musiała się cofnąć. Tak dosyć solidnie. I nie wiem, czy mi jest to na rękę. Tak mi się kojarzyło, że to będzie kolejny dzik. A masakra, powiem wam. A tędy się ciekawe, gdzie idzie. Bym musiała spojrzeć sobie na mapkę, bo nie pamiętam. Też do Trellis tędy jest droga. No, jest troszeczkę tych ścieżek wszystkich, zawiłe to. Mamy kolejne rośliny stałe, tym razem do many. No i witam cię serdecznie, wyniesiesz się ty stąd? Spadaj, Robalu. Mała przerwa, co? A nie powinieneś doglądać niewolników albo coś? Co cię to obchodzi? Daj mi spokój! Wracaj do pracy albo zgłoszę sprawę twoim przełożonym. Naprawdę? Aż się cały trzęsę. Idź sobie, wariacie. To wzgórze nie jest dość duże dla nas dwóch. Czyżby? I co z tym zrobisz? Pójdę do Marika. I to chyba powinno wystarczyć, żeby cię ogarnąć, typku. Szczerze? Do Marika będzie bliżej, jak się tepnę. Tak czy siak. Ja od razu też zrobię zapis, bo nie pamiętam, kiedy robiłam. A nie chcę przypału. No i co, Marik? Może zrobisz coś? Co do najemników. Jeden z twoich ludzi próbuje się wymigać od pracy. Niech zgadnę. Znowu Trano, mam rację? Mam tego dość. Idź mu, powiedz, że nie dostanie pensji. Okej. Nigdy do niczego nie dojdzie. Już biegnę. Troszeczkę jest teraz łażenia w kółko. Ale na szczęście to nie jest jakoś bardzo daleko. Nie chcę tego słuchać. Łatwo można tam dotrzeć. Gorzej będzie iść teraz do Dominika, bo ja zawsze właśnie, jak szłam do Dominika, no to tutaj odbijałam sobie tą drogę z rąk bandytów właśnie. Tą szybszą do Montery. A nie biegałam naokoło. Ale z drugiej strony nie wiem, czy bym nie chciała po prostu, wiecie co, olać tego i po prostu się przejść tam. Marik poleciał ci po wypłacie. Wiedziałem, że mnie zakapujesz, sukinsynu. Zapamiętam ci to. Wracasz do roboty, czy nie? Uspokój się, wariacie. Już idę. No to idź. I teraz też pytanie jest takie. Właśnie, ja też dojdę do tych buntowników. Tak jak mi się kojarzyło. I do Dominika można by się było też wrócić, bo myśmy wtedy zakończyli wszystkie sprawy już, które rozpoczęliśmy.
Wasze miejsce spotkań jest już puste. Dobry jesteś, przybyszu. Teraz nasza sytuacja nie jest już tak beznadziejna. Co z tym twoim kontaktem w Monterze? Nie wiem dokładnie, kim jest. Wiem tylko, że ma nam dać cynk, kiedy nadejdzie pora ataku. A my tu czekamy jak durnie. Rozumiem. No to się dowiedziałam, widzę naprawdę informacji z pierwszej ręki, najważniejszych na świecie. Dobra, no to myślę, że się przejdziemy tędy. Tylko czy ja dobrze idę? Nie, bo ja teraz przyjdę właśnie od tej strony, Holender. Nie o to mi chodziło. Bo chodziło mi o to, że chcę tam do tego Dominika przejść. Tą dłuższą drogą. Już się oczywiście zgubiłam fizycznie, rzecz biorąc. Właśnie, my schodzimy tutaj w dół. Nie, moment, przecież tutaj się idzie do Trellis, ale to nie. To dobrze chyba. To tędy się właśnie biegnie. Koło tych druidów. Bo tam niżej się schodzi do Trellis, a tutaj jak odbijemy, to będzie wszystko dobrze. Znaczy wiecie, jednak trochę się idzie. Ale nie jest źle. Przynajmniej zakończymy sprawę z Dominikiem. Już potem nie trzeba będzie tam łazić. I nie będzie mi to wisiało w dzienniku bez sensu. Ogarniemy te sprawy i od razu złożymy raport do Marika. A prawda jest taka, że w kolejnym odcinku też będziemy sporo takich rzeczy właśnie robić. Chociaż Montera jest takim miejscem, że raczej nie opuszcza się tego punktu Montery za dużo. Przynajmniej na początkowym etapie, kiedy właśnie chociażby pomagamy Marikowi. No to tam jest większość taka rzecz, że raczej nie odchodzimy od tego punktu, gdzie byliśmy wcześniej. Później jest troszeczkę inaczej. No i faktycznie powiem wam, że się trochę biegnie do tego Dominika naokoło. Strasznie, bo tak naprawdę cały masyw musimy przejść. A odnośnie właśnie tych gargulców, o których mówiłam jakiś czas temu, to podobno, że one powinny być tutaj gdzieś. Że między tutaj na tych skałach, ale czy to jest prawda, to nie wiem. Bym musiała poszukać na YouTubie. Tu widzę, że jeszcze jakieś rośliny zostały. No dobra. Ważne tylko, żeby tych kamiennych korzeni nie zabrać przez przypadek. Bo nie będzie i tak żadnego pożytku z nich. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. A ja, moi drodzy, już pomału też będę się z wami żegnać. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja już za chwilę będę leciała spać, będę montowała odcinek w następnym dniu, czyli w piątek u mnie, bo nagrywam wam filmy na zapas na weekend. Tylko dokończymy sprawę Dominika i już kończymy. Widziałem się z przywódcą najemników w Monterze. Doprawdy. No, najwyższy czas. Wciąż czeka na daninę z tej farmy. Masz mi natychmiast oddać złoto, albo przybędzie tu osobiście i rozprawi się z tobą. Dobra. Proszę, nie jesteś chyba na mnie zły. Tak. Okay. Nie wcale, tylko wiesz, musiałam specjalnie tu przyjść. Dobra, Montera. Idziemy do Marika i mamy już wszystko w dupie. To jest tak bardzo poboczna farma, że to jest po prostu chore. Dobra, Marik, bo ja nie mam czasu. Gorzej już być nie może. Co do najemników? Nie wierzę. Trano znów się zabrał do pracy. Jego szczęście. Oto twoja zapłata. Mam daninę od Dominika. Dobrze. Ta leniwa świnia pewnie mało nie umarła ze strachu. Zatrzymaj złoto. I tak sporo na tym zyska. Dobra, dziękuję. Moi drodzy, również wam dziękuję, tak jak już wspominałam. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.